Szczęść Boże, Ewelina Wiśniewska, witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Społeczność międzynarodowa jednoznacznie potępia wczorajszy incydent, za którym stał reżim Aleksandra Łukaszenki. Samolot linii Ryanair został zmuszony do lądowania w Mińsku, gdzie miejscowe służby aresztowały jednego z białoruskich opozycjonistów. Polska domaga się nowych unijnych sankcji na reżim. Samolot linii Ryanair leciał z Aten do Wilna. Do załogi dotarła informacja o rzekomym ładunku wybuchowym, mówi ekspert do spraw lotnictwa Andrzej Wardziak. Dostając informację, niezależnie od kogo, że jest bomba na pokładzie, kapitan nie może podjąć innej decyzji, jak tylko decyzję o lądowaniu. Oczywiście wchodzi tu w rachubę najbliższe lotnisko. W tym wypadku najbliższe lotnisko znajdowało się w Wilnie. Białoruski myśliwiec MiG-29 zmusił jednak maszynę do awaryjnego lądowania w Mińsku. Na pokładzie było ponad 100 pasażerów. Wśród nich białoruski opozycjonista Roman Protasiewicz, którego zatrzymano niezwłocznie po wylądowaniu. Reżim zaangażował agencje wywiadowcze, podniósł myśliwce i porwał cały cywilny samolot tylko po to, by wziąć zakładnika. Raman jest znanym białoruskim aktywistą i blogerem. Pasażerowie samolotu przez kilka godzin byli przetrzymywani na lotnisku w Mińsku. Nie wiedzieli, co się dzieje. Jesteśmy bardzo zmęczeni. Byliśmy tam przez 8 godzin. Nie otrzymaliśmy żadnych informacji. Nie wiedzieliśmy, co się stało, poza tym, co mogliśmy znaleźć w internecie. Roman Protasiewicz przez jakiś czas ukrywał się w Polsce. Ostatnie miesiące spędził na Litwie. Ojciec dziennikarza o jego zatrzymaniu dowiedział się z mediów. Teraz nie ma z nim kontaktu. Bardzo martwimy się o naszego syna. Niestety nie wiemy, gdzie jest i co się z nim dzieje. Mamy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. O swoje życie obawiają się przebywający w Polsce białoruscy opozycjoniści, mówi założyciel kanału Nexta Stiepan Puciła, współpracujący z zatrzymanym na Białorusi Romanem Protasiewiczem. W wczorajszym wydarzeniu dostałem już setki, nawet więcej niż 1000 pogróżek od reżimu i innych osób, że ja będę kolejną osobą, którą ten reżim wróci na Białoruś i która będzie odpowiadać niby według prawa. Mimo to, jak zaznaczył Puciła, nie zamierza on jednak rezygnować z walki o wolną Białoruś. Na wczorajsze wydarzenia z Mińska zareagowała społeczność międzynarodowa. Wiele krajów jednoznacznie potępiło działania Łukaszenki. Polska, podobnie jak i Litwa, prowadzi w tej sprawie śledztwo. Międzynarodowego dochodzenia domaga się Unia Europejska. Władze Białorusi zagroziły bezpieczeństwu pasażerów i załogi. Należy przeprowadzić międzynarodowe dochodzenie w sprawie tego incydentu, aby ustalić, czy doszło do naruszenia zasad międzynarodowego lotnictwa. Czytamy w oświadczeniu szefa unijnej dyplomacji Josepha Borrella. Sprawą na rozpoczętym dziś posiedzeniu ma się zająć Rada Europejska. Dzisiaj na Radzie Europejskiej zaproponuję, aby wszystkie loty z terytorium Białorusi do Unii Europejskiej i w drugą stronę z Unii Europejskiej na terytorium Republiki Białoruskiej zostały wstrzymane. Do sprawy podczas wizyty w Turcji odniósł się także prezydent Andrzej Duda. Jest to rzeczywiście sytuacja bez precedensu, stanowiąca niewątpliwe złamanie zasad prawa międzynarodowego i absolutnie w moim przekonaniu nie może pozostać bez międzynarodowej odpowiedzi. Wszystko do czasu nie tylko uwolnienia Romana Protasiewicza, ale również wszystkich polskich działaczy Związku Polaków na Białorusi, którzy cały czas przebywają w areszcie. LOT przygotowuje już alternatywne scenariusze dla połączeń odbywających się na terytorium Białorusi. Jednym głosem w sprawie wczorajszych wydarzeń mówią przedstawiciele ugrupowań polskiej sceny politycznej. Jest to akt swego rodzaju bandytyzmu w przestrzeni międzynarodowej. Cała wspólnota międzynarodowa musi stanąć w obronie Romana Protasiewicza. Dzisiaj domagamy się od polskiego premiera, aby to Polska była w tej sprawie krajem wiodącym, ale też aby polski premier wymusił na Unii Europejskiej sankcje wobec Białorusi. To musi być działanie, które rzeczywiście pokaże Łukaszence, który zdecydował się z dyktatora zamienić w terrorystę, że nie ma zgody i nie ma prawa zachowywać się w ten sposób. Skończył się czas poklepywania Łukaszenki po plecach. Trzeba po prostu wprowadzić sankcje, które dotkną przede wszystkim reżim. Wielu komentatorów uważa, że za tym, co wydarzyło się w Mińsku, stoi Władimir Putin, który rękami Aleksandra Łukaszenki testuje cierpliwość społeczności międzynarodowej. Jak daleko może posunąć się w
łamaniu jej zasad, aby zrealizować swoje polityczne cele. Mówił politolog dr Łukasz Stach, który wskazał, że Aleksander Łukaszenka swoimi działaniami wysyła jasny sygnał z jednej strony do swoich opozycjonistów, że nigdzie nie mogą czuć się bezpieczni, a z drugiej do społeczności międzynarodowych, że de facto w tym wszystkim jest bezkarny. Polska nie wstrzyma wydobycia węgla w kopalni Turów. Rząd chce negocjować ze stroną czeską. Przedstawi też nowe argumenty Trybunałowi Unii Europejskiej. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że Polska nie może sobie pozwolić na ryzyko wstrzymania dostaw energii elektrycznej do milionów Polaków. Sytuacja w Bogatyni jest bardzo napięta. Mieszkańcy obawiają się o swoją przyszłość. Narasta niechęć do Czechów. Zamknięcie kopalni i elektrowni doprowadziłoby do tragedii. Tak naprawdę alternatywa jest tylko pojechać zbierać szparagi, ewentualnie szukać pracy w Czechach albo kraść. Mówi Wojciech Hilnicki, przewodniczący Solidarności w kopalni Turów. Dodaje, że wiceszefowa Trybunału skazuje mieszkańców na śmierć. Cała Bogatynia zostanie pozbawiona ciepłej wody. Wiemy, co w okresie pandemii powoduje brak ciepłej wody. A proszę mi powiedzieć, co z ciepłą wodą wtedy w szpitalu, gdzie się dzieci rodzą. Mieszkańcy i pracownicy przy wsparciu wszystkich central związkowych zapowiadają walkę o kopalnię. Będą protesty i blokady. Na pewno nie pozwolimy Turowa zlikwidować, nie pozwolimy Turowa zamknąć. Mówi Jarosław Grzesik z Górniczej Solidarności. Rząd chce negocjować ze stroną czeską. Premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że wydobycie w kopalni będzie kontynuowane. Rząd przedstawi też nowe argumenty Trybunałowi. Dla nas jest to sprawa fundamentalna, aby nie doprowadzić do katastrofy ekologicznej, katastrofy energetycznej i przy okazji katastrofy gospodarczej w tej części Polski. Trybunał w Luksemburgu nie wziął pod uwagę wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej, która oddaliła zastrzeżenia Czechów. Wiceprzewodnicząca TSUE miała dostęp do tych samych danych i ekspertyz, co Bruksela, mówi poseł do Parlamentu Europejskiego Anna Zalewska. Udowodniliśmy, że konsultacje trwały 5 lat, że były rozmowy z tysiącami przedstawicieli instytucji, jak również odbyły się transgraniczne, ponadstandardowe konsultacje, które zakończyły się podpisaniem porozumienia we wrześniu 2019 roku. Kopalnia w Turowie ma ważną koncesję na wydobycie. Jest o wiele mniejsza niż sąsiadujące z nią kopalnie czeskie czy niemieckie, które nikomu nie przeszkadzają. Trybunał, nakazując wstrzymanie działalności podmiotu gospodarczego, przekroczył swoje uprawnienia, mówi ekonomista Mariusz Kękuś. Wygląda to tak, jakbyśmy mieli tutaj do czynienia z jakąś dziwnym działaniem obliczonym na zakłócenie takiej uczciwej konkurencji. Na pewno TSUE nie powinno wydawać tego typu zabezpieczenia przed wydaniem wyroku. Ostateczny wyrok w sprawie Turowa może zapaść dopiero za kilkanaście miesięcy. Politycy opozycji wzywają rząd do realizacji szkodliwej decyzji tymczasowej. Rząd nie ma prawa nie wykonywać prawomocnych orzeczeń. Ono ma rygor wykonalności. Natomiast już powinien rozmawiać z Czechami. W tle sporu jest trwająca w Czechach kampania wyborcza. To wpłynęło na zachowanie strony czeskiej. Usztywniała swoje stanowisko i nie zachowywała się tutaj odpowiednio po partnersku czy elastycznie. Premier przyznaje, że doszło do sporu z Czechami, jakiego dawno nie było. Dlatego na szczycie unijnym w Brukseli będzie rozmawiał z premierem Andrejem Babiszem. Gestem dobrej woli będzie przyspieszenie budowy specjalnego ekranu, który zatrzyma więcej wody po stronie czeskiej. Ten ekran miał być pierwotnie wybudowany do roku 2023. Natomiast Polska Grupa Energetyczna przystąpiła do szybszej budowy i ten ekran będzie gotowy już we wrześniu tego roku. Eksperci wskazują, że wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów nie poprawiłoby sytuacji hydrologicznej po stronie czeskiej. Rozpoczęły się konsultacje społeczne na temat Polskiego Ładu. Porozumienie Jarosława Gowina ma zastrzeżenia wobec założeń podatkowych i zapowiada rozmowy z przedsiębiorcami.
Chciałbym ogłosić rozpoczęcie szerokich konsultacji społecznych. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosław Gowin zainicjował konsultacje nad założeniami Polskiego Ładu. Będziemy dyskutować na forum bardzo ważnym, forum skupiającym i pracodawców, i związki zawodowe. Mam na myśli Radę Dialogu Społecznego. Odbędzie się także dyskusja z rzecznikiem i Radą Przedsiębiorców, która zrzesza prawie 300 organizacji. Polski Ład zakłada m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy, zniesienie odliczalnej składki zdrowotnej i nowy sposób rozliczania dla samozatrudnionych. I to te dwa ostatnie rozwiązania podważa wicepremier Jarosław Gowin. Wszyscy zakładamy, że wiedział, co podpisuje. Mówił wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Prezes Porozumienia podkreśla jednak, że kwestie podatkowe wymagają dyskusji z przedsiębiorcami. Od początku uzgodniliśmy, że towarzyszyć będą temu ulgi dla klasy średniej. Według szacunków premiera Mateusza Morawieckiego osoby zarabiające do 12 tysięcy złotych brutto na umowie o pracę nie zapłacą wyższych podatków. Będziemy pracowali cały czas też nad tym, aby system podatkowy był jak najbardziej sprawiedliwy, i Prawo i Sprawiedliwość tutaj bardzo mocno dokłada wszelkiej staranności, żeby on był tak ukształtowany, ten system, żeby motywował do pracy. Od tygodnia Prawo i Sprawiedliwość promuje program w całym kraju, dziś w województwie śląskim. Te filary, które zostały wskazane, mówiąc wprost, pokazują duży krok na inwestycje, na tworzenie nowych miejsc pracy. Gowin obawia się, że nowe rozwiązania uderzą w klasę średnią. Jego wizerunek to jest wizerunek polityka gospodarcza, zainteresowanego gospodarką, takiego liberalnego w tym zakresie, więc w jakiś sposób próbuje dalej kreślić w ten, a nie inny sposób swój wizerunek. Tym niemniej oczywiście no to trochę dziwne, no bo rzeczywiście podpisał ten ład. Podkreśla profesor Mieczysław Ryba. Medioznawca Mariusz Sieraczkiewicz wskazuje, że po raz kolejny pomocna może okazać się opozycja. Kwestia tak naprawdę dotyczy tego, w jaki sposób rząd czy członkowie Prawa i Sprawiedliwości dogadają się zarówno ze swoimi koalicjantami, jak i na przykład, nie wiem, z Lewicą, z PSL-em, być może z częścią Koalicji Obywatelskiej. Kwestie podatkowe powinna poprzeć Lewica, choć także ma zastrzeżenia do obecnego kształtu Polskiego Ładu. Na kwocie wolnej od podatku zyskają emeryci i najmniej zarabiający, ale stracą samorządy, które utrzymują się z podatku PIT. Chcemy temu zaradzić i dlatego skierowaliśmy projekt ustawy zmieniającej proporcje podziału podatku dochodowego od osób fizycznych tak, żeby, mówiąc w skrócie, 70% tych podatków było przeznaczonych na finansowanie potrzeb samorządów terytorialnych. Mówił poseł Lewicy Robert Kwiatkowski. Z kolei lider Polska 2050 Szymon Hołownia przekonywał, że potrzeba większych nakładów finansowych na służbę zdrowia, ale dopiero po usprawnieniu systemu. Poczekajmy na to, co Kaczyński rzeczywiście położy na stole. Na razie szczegóły nie są znane. W tym zakresie, nie zmieniającym tego ogólnego kierunku, jest pole do dyskusji. Jak rozumiem, również Porozumienie tu swoje propozycje będzie składało. W ubiegłym tygodniu Gowin rozmawiał na temat podatków z premierem. Podwyżki miałyby ominąć pracowników z branży technologiczno-informatycznej oraz małych i średnich przedsiębiorców. Prezydent Andrzej Duda rozpoczął oficjalną wizytę w Turcji. Oficjalne rozmowy prezydentów będą dotyczyły współpracy gospodarczej i wojskowej w ramach NATO. Polska zakupi od Turcji drony bojowe. Dwudniową wizytę w Turcji prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką i polską delegacją rozpoczął od wizyty w stolicy kraju, Ankarze. Przed południem w ambasadzie Polski zaprezentowano pamiątki po ostatnim ambasadorze II Rzeczypospolitej Polskiej w Turcji, Michale Sokolnickim. To ponad 3000 książek, dokumentów i różnych archiwaliów dotyczących ówczesnej działalności ambasady. Zbiór zakupił polski rząd i niedługo trafi do Muzeum Historii Polski, powiedział wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Udało się. Te rzeczy wróciły to po 75 latach. Wracamy i dobrze, że ta część Polski wraca do ojczyzny. Michał Sokolnicki od 1936 roku pełnił funkcję ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Turcji. Aktywnie wspierał polską miejscowość w Turcji, Adampol. Przyczynił się do ratowania naszej kultury po wojnie, mówi obecny ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Turcji, Jakub Kumoch. Na polecenie rządu Rzeczypospolitej Polskiej
aby ratować mienie ambasady przed przejęciem przez reżim komunistyczny, przechował je do swojej śmierci. Polska delegacja z prezydentem na czele złożyła wieniec w mauzoleum Kemala Atatürka, założyciela Tureckiej Republiki i jej pierwszego prezydenta. Przed Pałacem Prezydenckim w Ankarze odbyła się ceremonia oficjalnego powitania prezydenta Andrzeja Dudy i pierwszej damy. Po niej rozpoczęło się oficjalne spotkanie prezydentów Polski i Turcji. Po rozmowie w cztery oczy przywódcy podsumowali ją w trakcie konferencji prasowej. Potwierdziło się to, o czym mówił wcześniej minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Polska kupi od Turcji drony bojowe. Pierwsze zostaną dostarczone już w 2022 roku. To umowy, które są bardzo ważne. Umowa o współpracy w dziedzinie ochrony informacji niejawnych dotyczących przemysłu obronnego, ale przede wszystkim umowa o współpracy w dziedzinie zakupów uzbrojenia dla polskiej armii, tutaj od firm tureckich z przemysłu zbrojeniowego tureckiego. Dzisiaj podjęliśmy specjalną rozmowę twarzą w twarz z panem prezydentem, ale również na sesji plenarnej zajęliśmy się wszystkimi ważnymi kwestiami, które dotyczą naszych krajów. Ta wielka, szeroka współpraca, która między naszymi krajami ma miejsce, będzie rozwijana. Ustaliliśmy wspólne mechanizmy, które powinniśmy rozwijać i wzmacniać. Ustaliliśmy, jakie są ważne elementy. Umowa dotyczy też wzajemnej ochrony informacji niejawnych w dziedzinie przemysłu obronnego. Andrzej Duda uda się do Istanbulu, gdzie spotka się m.in. z patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I. Sankary dla Informacji Dnia, Edward Jasnosz. PKN Orlen inwestuje w rozbudowę kompleksu Olefin w zakładzie produkcyjnym w Płocku. Do 2024 roku ma zostać wybudowany kompleks instalacji Olefin 3. Budowa kompleksu Olefin 3 to największa inwestycja petrochemiczna w Europie. Dziś mamy dzień największej inwestycji XXI wieku w Europie. Na tą chwilę jest to największa petrochemiczna inwestycja w Europie. Ta nowoczesna polska petrochemia zbilansuje import i zapewni bezpieczeństwo w wielu branżach. Petrochemii, która zbilansuje import. Petrochemii, która zapewni nam bezpieczeństwo w wielu branżach, petrochemii, która nam zapewni stabilność, ale również i tą stabilność cenowo. Zakończenie budowy kompleksu planowane jest w 2024 roku. Będzie to inwestycję wykonywało konsorcjum Hyundai Technicas Reonidas. Firmy, które mają niesamowite doświadczenie w tego typu inwestycjach. Ta inwestycja obejmie 100 hektarów, które Państwo tu widzicie. Te hektary to jest działka północna Orlenu na terenie gminy Stara Biała. Całkowity koszt inwestycji to 13,5 miliarda złotych. Ta inwestycja pochłonie 13,5 miliarda złotych. Będzie generowała podatków, danin około 160 milionów złotych. Zysk operacyjny roczny planowany z tej inwestycji to jest kwota ponad miliard złotych. Produkcja petrochemikaliów ma ruszyć na początku 2025 roku. I na teraz to wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.